Siemaneczko, dzisiaj na streamie, albo być może oglądasz to na YouTubie, będziemy oglądać Boss Design in Path of Exile 2, czyli nowy filmik na kanale Path of Exile, w którym zagłębią się, my się zagłębimy razem z twórcami. Tytuł tłumaczy się samo przez się, jakby w sumie to nie muszę tutaj nic dopowiadać. Jest to krótki film, poglądamy, posłuchamy, zobaczymy co powiedzą, włączę napisy po polsku. I tutaj chciałem powiedzieć, ostatnio powiedziałem w filmie, że jak ktoś nie rozumie po angielsku to nic takiego, a jeden z widzów zrozumiał, że powiedziałem, że to jak ktoś nie rozumie po angielsku, to walić go, to od razu chciałem przeprosić tamtego widza, że powiedzieć, że źle zrozumiał. Lecimy z tematem. Path of Exile 2, Boss Design. Ale trzęsie się, czekaj, to taki screen shake w filmie, tak? Chyba tak, dobra. Ej, wszystkie te bossy, które pokazują, to są bossy z drugiego aktu. Czyli I think honestly L-game. Making bosses in Path of Exile 2. Ej, nie ma w ogóle napisów. Dobra. Is the most satisfying part of the job. It is so enjoyable from start to end. Ej, dobra, chciałem tylko powiedzieć, jak ktoś nie zna tego gościa, to jest Mark Roberts. I Mark Roberts jest takim gigaczadem. To znaczy Mark Roberts jest, to warto zawsze wspomnieć, mówiąc o nim, że to nie jest jakaś korporacyjna głowa losowa, tylko Mark Roberts jest, słuchajcie, gościem, który był Q&A testerem. On dosłownie był zakochany w giereczce, więc zgłosił się jako tester do gry, żeby testować nowe ligi i tak dalej. Okazał się mieć taką wiedzę, taki etos pracy, być takim czadem, że potem po prostu z największego tak naprawdę pionka firmowego, nie, z testera, wspiął się na samą górę, został głównym game directorem. No i powiem tak, ja zdaję sobie sprawę, że na przykład moja wiedza o grze jest zerowa przy obszernej encyklopedycznej wiedzy Marka Robelsa, prawdziwego Sigmy. Tak więc Marka Roberta trzeba słuchać i Mark Roberts tutaj mówi, co mówi, że jego ulubiona rzecz przy całej pracy nad grą to stworzenie bossów. I faktycznie no, zapowiada się, że tych bossów mamy mieć kosmiczną ilość. From start to end, even after it's gone out, it's satisfying. I think if I could choose to do anything all the time. Wie co robi, bo sam jest bossem. Dobrze gadasz, Lovenheit, dobrze gadasz. Full time, that would be the single thing. Ej, tego bossa widzieliśmy jakieś 9 miesięcy temu na pierwszym pokazie Mercenarza. To jest jeden z najbardziej groteskowych bossów. Chyba najbardziej groteskowy boss w POE 1 i w POE 2, jaki widziałem kiedykolwiek, razem wziętych. Jeden z najbardziej groteskowych bossów w ogóle. Taka obleśna matrona, która w trakcie walki nagle rozcina sobie brzuch, wyjmuje porońca z niego, nadziewa go na nożyce, żeby postawić go na nogi i potem walczysz z nią i z porońcem naraz. I poroniec nazywa się Unwanted i ma własny ogromny HP bar. Chora akcja. To jest Wiedźmin 3 połączony z, nie wiem, jakimś totalnym horrorem. Bosses in Path of Exile 2 come about two major ways. Mm-hmm. You obviously have the more traditional approach where you create a narrative and you design a boss around that narrative. No noose this time. Bez nosa tym razem. I'll remove your head myself. Wow, jaki fajny atak. Ja zwalczyłem z tym bossem, jest nawet nagranie na YouTubie, jak z nim walczę, ale wiecie, że wydaje mi się, że mu dodali jakieś nowe ataki względem playtestu, na którym walczyłem. Bo ja nie kojarzę tego ataku. Robi taki V, po czym patrzcie, jak wali od góry. Jego miecz się powiększa kryształkami lodu. Taki staje się giga ogromny. Mówiąc szczerze, to powinno cię go przechylić do tyłu. Zajebisty atak. Tego ataku też nie kojarzę. I ja walczyłem z tym bossem. Miałem okazję z nim zawalczyć w czerwcu, ale mu chyba dodali nowe ataki. Łapie miecz oburącz. I cię nadziewa na niego i charżuje z tobą w ścianę. Zajebiste.
create some of the more interesting encounters is letting the creative genius of our artists do what they need to do. Złatwo mi szło, przyrodziciel trudniał. And this is how you get some of the most awesome things, because all of a sudden it can be something with 100 tentacles or 9 limbs, ja or no limbs, or 1000 teeth. Ty, to jest boss, tak? Ciekawe, czy to jest concept art, czy to jest faktyczny boss. Patrzcie, co to jest. To są jakieś odłamki lustra i z każdego z nich wyskakuje jedna część ciała przeciwnika. No. To im dłużej patrzysz, tym bardziej fajne to się wydaje, mam wrażenie. Tylko ciekawe, czy gdzieś będzie jego tułów faktyczny. A thousand teeth or none, and... Te designy są zajebiste. Właśnie oni nie boją się pójść w taki totalny horror. Obviously, things that aren't even in my... Ej, to są dziecięce buzie na jakimś... No jest groteska. Imagination. Zikoatl. Walowy bosik. Patrzcie, jak tutaj. On normalnie przez to przerolować może. Patrzcie. Iframesy na rolu. Nie dostał. A to go trafiło? Dostał szoka za 30%. Well, a boss in Path of Exile 2 ultimately is the culmination of decades of experience, making hundreds, if not thousands, of bosses in its predecessor, taking all that knowledge together, and puts it in a package that delivers the best of what could possibly be of boss encounters in an action RPG environment with bosses that are utilizing Souls-like mechanics. Nie boją się jakby otwarcie tym mówić, nie? Utilizes Souls-like mechanics. I... Dla niektórych to chyba jest stresujące, że tu będzie Souls-like'owość. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, Path of Exile 2 nie będzie Souls-like'iem. Będzie zawierało Souls-like'owe elementy, będzie czerpało inspirację z Souls-like'a, ale no na pewno będzie to gra, w której będzie można przegirować się, będzie można zbrute-force'ować rzeczy levelem i itemami. No taka prawda, nie? Bądźmy ze sobą szczerzy. Ale faktycznie te walki no, mają taki element... ogromny skilla. Ja to bardzo mocno wyczuwałem faktycznie grając na tym playteście, że boss, który na początku wydawałby się nie do zrobienia, po paru próbach już go robiłem na chillu, nie? Że jest taki soulsowy feeling polepszania siebie. Ale te bossy muszą być dobre, no bo mamy z nimi spędzić lata na kampanii, nie? No bo w PoE 2 też będziemy musieli zawsze przechodzić fabułkę. A to jest w ogóle bardzo ciekawy temat właśnie filozoficznie, bo w Path of Exile 1 dużo osób nie lubi przechodzić kampanii w kółko, ale to jest bardzo ciekawa kwestia, bo najbardziej na to narzekają ludzie na softcore, a na hardcore ludzie raczej nie narzekają na to, że muszą powtarzać rzeczy. Z czym to się wiąże? Według mnie i myślę, że również według GGG z tego, że... Powtarzanie tych rzeczy jest tylko wtedy naprawdę nudne i nużące, jeśli nie wymaga to od ciebie w żaden sposób myślenia. Myślenia o progresji postaci, myślenia o tym, co robisz, że jak jesteś w stanie to zrobić na totalnym autopilocie, bez żadnego podejmowania decyzji, nie jest to w żaden sposób stymulujące dla ciebie, no to są giganudy. A tutaj zapowiada się na to, że ta kampania, raz, że ze względu na te bossy będzie trudna, a dwa, no właśnie te bossy, nie będziemy mogli korps ranować w nie, nie? W jedynce mamy coś takiego na SC-ku, że jak masz tragiczną postać, to możesz biec ciałem w tego bossa, walnąć mu dwa hity, zginąć, biec ciałem, walnąć dwa hity, zginąć, biec, walnąć dwa hity, zginąć. W dwójce ma tego nie być. Masz na jedno podejście zrobić bossa. Więc gracze będą zachęceni do tego, żeby faktycznie włożyć trochę pomyślunku, włożyć trochę skilla, włożyć trochę umiejętności, trochę determinacji i może właśnie trochę podbić staty swojej postaci, może zastanowić się, co pozmieniać i trzeba będzie, no nie przejdziesz kampanii, jak za jednym podejściem nie zbijesz bossa, tak? Tak będzie. Dobra, lecimy dalej.
W ogóle patrzcie, jaki tu jest bullet hellowy mechanik, nie? Akurat tego boss fighta widzieliśmy częściowo z pół roku temu, jak pokazali rangerkę. No ale jak dla mnie to jest taki... Właśnie jest filmik, w którym widać mocniej tego boss fighta. Dla mnie on się wydaje taką nowoczesną wersją Innocenta. Nawet ten schemat tutaj z bullet hellowy wygląda jak taki nowszy, bardziej dopracowany Innocent. Ciekawszy Innocent. Ponad 100 bossów, potwierdzają tę liczbę. Ponad 100 bossów. Ciekawe, czy już na wstęp Early Accessa będzie ponad 100 bossów. More to come, a lot more to come. I ma być dużo więcej. Every single boss fight is completely unique, hand animated from scratch. It is designed from scratch, it is balanced from scratch. And it doesn't reuse a single asset in our library. Słuchajcie, jaki to jest potężny statement, że jest ponad 100 bossów, a żaden z nich nie jest recyklingiem jakiegokolwiek innego assetu z ich library. Ponad 100 bossów, a każdy jest zrobiony od zera bez żadnego recyklingu. Każdy z nich jest osobnym tworem, a nie powiększonym mobem z jakimiś dodatkowymi statystykami albo innym bossem, który jest, nie wiem, przemalowany i ma jedną dodatkową abilitkę. Ponad 100 bossów, każdy zrobiony od zera. Bez recyklingu. Ja pitole, nie? I teraz słuchasz coś takiego i zaczynasz rozumieć, czemu ta dwójka już powstaje prawie 10 lat, nie? Znaczy przesadziłem, no ale ponad 7 lat. To tak jak w Diablo, wiesz co, z Diablo to jest ciekawa kwestia, bo Diablo faktycznie między trójką a czwórką jest bardzo dużo czasu, ale powiedzmy sobie szczerze, bardzo duża część developmentu w tego typu grach to jest błądzenie, co chcą z tymi grekami zrobić, nie, zazwyczaj. Na przykład Diablo 4 podstawowo miał być właśnie Souls-like'iem. Diablo 4 miało być stary Dark Souls, tylko że w Diablo. Dopiero w pewnym momencie to zmienili, nie? Oni bardzo długo błądzili. A tutaj nie dość, że mamy dużo bardziej kompetentnych deweloperów, to do tego deweloperów, którzy nie błądzili, bo od samego początku wiedzieli, co chcieli zrobić, mieli jakby bazę wszystkiego i musieli tak naprawdę zmodernizować to, co już było gotowe. Nie próbowali wymyślić koła na nowo, tylko chcieli przejść z jakiegoś przestarzałego kwadratowego koła. Znaczy, to może trochę zbyt surowy jestem tutaj wobec PO1. No, fajne koło. Jakby PO1 było kołem, to fajnym kołem. Ale jakby przejść ze starego na nowe. Zamiast wymyślać je od zera. One of the main challenges balancing boss fights in Path of Exile 2, especially compared to its predecessor. Ej, muszę wam przyznać, to jest boss, którego spotykasz na drugim albo trzecim levelu. I muszę wam powiedzieć, zabił mnie parę razy. Devourer mnie parę razy zabił i to nie żartuję. To jest odpowiednik, słuchajcie, Hailrake'a. I Devourer spuszcza łomot. Tyle wam powiem. Two, especially compared to its predecessor, you have to in a single attempt reduce the boss from full life to zero in order to then... Ta, i mówi to, o czym ja gadałem. Że musisz w trakcie jednego podejścia zbić bossa od 100 do 1. Nie ma, że... Zbierz go do połowy, padasz, wchodzisz jeszcze raz. Nie. Jak padniesz, to startujesz walkę od zera. Progress through. If a player cannot defeat them now, then they're stuck. Which helps in many ways, because it makes the bosses feel so much more satisfying to kill once you do overcome it and learn it. No jasne, jak nauczysz się bossa. It is very, very important to us that Path of Exile bosses, mechanics, especially around telegraphing, feels fair to the user. Ten fajnie wygląda. As opposed to being cheated out of something when they happen to die. We want to make sure that hitboxes are accurate, and of course, when something hits you, it feels like it hits you. No, dostał dzwonem. It ultimately makes it feel that much more satisfying when you kill it, and you feel that much more pride when you are able to overcome something difficult. Ej, to jest chyba, to jest chyba ostatni boss aktu drugiego, co? Znaczy nie jestem pewien, szczerze mówiąc, ale chyba. Knowing that the game hasn't robbed you of this thing.
W sumie nie wiem. At the end of the day, you want to see that healthy balance where some people are struggling, and you want to see that moment, that second-hand moment where someone overcomes that challenge and is so happy for doing so. Ale to będzie so dobre do streamowania. O, jest kapitan Hartlin. Czekaj, czekaj, ja wiem chyba, co to jest za przeciwnik. Czekaj, 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 zaraz go znajdę. Czy on nie był na parę klatek pokazany tutaj? Taki... O, patrzcie, to on. Taki ośmiornicolud. Czyści se lufę. Ale se fajnie czyści. Czyli to on. Kapitan Hartlin. No co, no mówię prawdę. No czyści se lufę, chłop. Bucuje lufę. O tym bossie. Widziałem segment ExileConu, na którym pokazywali ciekawą rzecz, że na przykład jak masz takiego dużego bossa, to on faktycznie jest totalnie inaczej zrobione są hitboxy niż w jedynce. Że jak on ma na przykład rozstawione nogi, to ty możesz sobie, to one mają jakby, nie jest całościowo hitboxem, tylko faktycznie jakby poszczególne części ciała... Okej, okay, on nie jest jednym wielkim kwadratem hitboxowym, tylko faktycznie jest luka tutaj i na przykład możesz przerolować albo przejść mu między stopami, jak ma tak szeroko rozstawione. To próbuję powiedzieć. Chyba tak, Harken, no wiesz. A raczej tak, Cerberosik. Ty, no powiem wam, no tutaj nie ma dużo nowych rzeczy, ale giga dobrze to wygląda. Jakby to są rzeczy, które już widzieliśmy, chociaż nie, powiem wam, że są tutaj nowe rzeczy. Wydaje mi się, że te ataki Iron Counta, jestem prawie pewien, że on nie użył tych ataków na mnie. A są filmiki, jak z nim walczę na YouTubie. Że wydaje mi się, że nawet te bossy, które już były dostępne wcześniej, teraz są jakieś dowalone. Powiem wam, że za każdym razem, jak pokazują coś nowego, to jestem w szoku. Ale bardzo też mi się podoba, że czuć tą pasję bijącą, nie? Od szanownego pana Marka.